jakąś restaurację na terenie Auschwitz, Muzeum Auschwitz. No przepraszam, ale restaurację w cieniu kominów krematoryjnych? Czy ktoś zwariował? No i to struktura zarobków tego naszego Auschwitz Memorial jest taka. Prawie 50% budżetu muzeum, który wynosi ponad 100 milionów złotych, pochodzi z dotacji ze Skarbu Państwa. A więc prawie 50 milionów wypłacane jest przez Ministerstwo Kultury z budżetu państwa. Około 48 milionów to jest działalność własna Auschwitz Memorial, zarobki, które są rocznie z działalności. A te niecałe 2 miliony, które pozostaje w budżecie, to są darowizny z kilkunastu fundacji, w tym z fundacji Ronalda Laudera. I teraz te kilkaset tysięcy przekazywane na Auschwitz sprawia, że najwięcej do powiedzenia w sprawie Auschwitz ma pan Lauder, który jest przewodniczącym Rady Muzeum w Oświęcimiu. Świetny interes wpłacić kilkaset tysięcy złotych do przedsiębiorstwa albo do czegoś, co ma budżet 100 milionów i rządzić tym. Już nie mówiąc o tym, że przecież grunt jest polski, wszystko jest polskie. W tym samym czasie niszczy się wszelkie ślady po Gusen i Mauthausen w Austrii, gdzie zamordowano 60 tysięcy polskich intelektualistów. Zamordowano w sposób gorszy niż w Auschwitz. Bo ci, którzy byli w Auschwitz, a trafili do Gusen, twierdzili, że Auschwitz to są wakacje. Tam pracowano w kamieniołomie i zrzucano ludzi po prostu, którzy się nadawali do pracy z dużych wysokości. Tam wykańczano tych ludzi w sposób straszliwy. I dziś jest tam osiedle domków jednorodzinnych. Teren zabudowany, Gusen i Mauthausen i 40 podobozów, które były w Austrii. Już tego nie ma. Za chwilę nie będzie Buchenwaldu, Dachau, Grossrosen. Pozostanie tylko Auschwitz, z której już coraz częściej będą mówić o Święcim, żeby też wyprać język niemiecki z tej winy. To jest mój komentarz do działalności pana Cywińskiego. Nie mam wpływu na to, jakie decyzje podejmuje minister kultury, jak się zachowują władze. A ja pozwolę sobie uzupełnić tutaj i troszkę podyskutować z tobą, Witku, bo mimo wszystko dałeś radę z panem Cywińskim, skoro do ostatniego momentu wstrzymywano wejście do Auschwitz i jak nie można odwołać, bo takiej sprawczej mocy oczywiście redaktora Gadowski nie ma, to można to zrobić podstępem. I tym podstępem i siłą, że tak powiem, argumentacji można było wejść z polskimi flagami do Auschwitz. I tak trzeba walczyć. Zrobiliśmy to, co dotychczas było zabronione przez dyrektora, a więc weszliśmy z flagami polskimi i to tysiące ludzi weszło i odśpiewaliśmy polski hymn pod ścianą straceń i odśpiewaliśmy rotę. I właśnie. I teraz wyjaśnię te plastyki, bo nigdy nie jest tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby było super. Do 14 sierpnia nie mieliśmy zgody dyrekcji na wejście, a 14 sierpnia zaczynał się marsz. W końcu ulegli, zobaczyli ilu nas jest i ulegli, ale dali nam warunek na drzewcach plastikowych, nie na drewnianych, te flagi. I stanąłem przed dylematem, albo chcieć całą pulę, ugrać wszystko, i doprowadzić do starcia przy bramie Auschwitz i wtedy te ekipy, które czekały, natychmiast włączyłyby swoje kamery i byłbym słynny niezwykle. Cały ten marsz. Bo w CNN-ie, w BBC wszędzie było polscy antysemici biją się pod Auschwitz. Prawda? Taki byłby przekaz. I mogę powiedzieć, nie zgadzam się, nie wpuściliby nas. Ale mogłem ustąpić w jednej rzeczy raz i powiedzieć, dobrze, wejdziemy z plastikowymi drzewcami, ale flagi będą.
No i tak zrobiliśmy, wymieniliśmy po prostu drzewca, przygotowaliśmy drzewca plastikowe. I wtedy się okazało, że sprofanowałem flagę. Wtedy się odezwały głosy, że sprofanowałem flagę, że jak śmiałem. To... Wiecie państwo, nigdy nie dogodzi się wszystkim. Nigdy nie będzie całości puli. Ale czasem trzeba po prostu nauczyć się wygrywać krok po kroku. Jeżeli w tym roku wejdziemy na takich samych prawach, na jakich wchodzą grupy żydowskie, to będzie nasz kolejny krok i sukces. I tak będziemy co roku poszerzać tą polską obecność. Ale mogliśmy to zakończyć awanturą niesłychaną pod bramą muzeum na pierwszym marszu. I wtedy podjąłem decyzję, że nie zrobię tej awantury. Nie dam satysfakcji tym, którzy czekają na awanturę. Jest jeszcze jedna rzecz taka, że jeżeli chodzi o... Jeśli można. Jeśli chodzi o flagi, to jest jeszcze jedna rzecz, że w bardzo wielu krajach, w zgromadzeniach takich większych, zaleca się, żeby właśnie nie było drewnianych drzewców, bo uważa się to za ewentualnie możliwą broń do walki i zdaje się, że takie argumentacje też tam padały. Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie uzyskać te same prawa, które uzyskują inne grupy, a głównie ta jedna, która tam sobie wchodzi jak chce. Można. Już to zrobiłem, mówiąc w tej mowie wstępnej o inicjatywie 14 czerwca. Tak, oczywiście, poprę tak jak potrafię, ale jestem tylko człowiekiem i mogę organizacyjnie angażować się w kilka projektów, żeby je zrobić dobrze. Nie jestem w stanie zaangażować się tak, jakbym chciał w te uroczystości 14 czerwca, ale będę je popierał, będę je nagłaśniał, będę na nich obecny. To wszystko, co mogę zrobić. Dziękuję. Czy jest pytanie? Czy ja mogę zabrać głos? Przede wszystkim Andrzej Furmaniak. Jestem kilka miesięcy dopiero w Bostonie i mam nadzieję pobyć tutaj jeszcze parę lat. Jestem z Londynu i gratulując panu i dziękując za tą wspaniałą inicjatywę, uważam, że powinna być kontynuowana, ale chciałem wskazać na jeszcze jedną możliwość przekazania informacji, którą my, dorośli, doskonale znamy. Przyłączamy się do takich marszy, popieramy te inicjatywy, ale za nami idzie młodzież, która absolutnie nie ma wiedzy na ten temat. I będąc z Londynu i mając doświadczenia polskich szkół sobotnich, gdzie pracowałem przez 11 lat, wiem, że to jest również droga przekazania tej informacji, którą my mamy, którą Pan wspaniale propaguje, do tego nowego, młodszego pokolenia. Ja myślę, że i tutaj też są szkoły sobotnie. I uważam, że szkoła sobotnia jest właściwą platformą, żeby to podtrzymać. Jeszcze raz Panu dziękuję i gratuluję. Popieramy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan mówi o bardzo ważnej rzeczy, o edukacji młodzieży i to jest ważne. Ja dodam tylko tyle, że wśród wolontariuszy, którzy działali na marszu, 60 ponad było wolontariuszy, żaden z nich nie ukończył 20 lat. To była sama młodzież, same dzieciaki prawie. I to było niezwykle, to niezwykle cieszyło i cieszyła też obecność rodzin z dziećmi. Mnóstwo rodzin z dziećmi, dzieci przyjechały i po prostu widziały historię na żywo. I to jest też niezwykle ważne. Panie redaktorze, cieszę się z trzeciego już spotkania z panem na żywo, bo jestem bardzo wiernym słuchaczem i widzę pana cotygodniowych komentarzy. Cieszy mnie to bardzo, że możemy się spotkać znowu w Bostonie i dyskutować o tak ważnych sprawach. Ja mam zaszczyt prowadzić polską szkołę sobotnią, jak tutaj pan określił, ponad 20 lat tutaj w Bostonie. I myślę, że sporo robimy inicjatyw takich, aby ta młodzież zapoznawała się z historią naszego kraju, a w szczególności z tą historią najnowszą, tą, która jest tak boleśnie zakłamywana.
w zasadzie na wszystkich kontynentach. Także ze wszystkich inicjatyw, które Pan tworzy i na tych wszystkich polach działa, uważam, że ten marsz, który Pan stworzył, jest inicjatywą najważniejszą w tym czasie, w tym obecnym czasie. I zachęcam wszystkich, żeby Pana w tej inicjatywie wspierano, żeby czuł Pan ten wiatr w żagle. I myślę, że za biskupem Jędraszewskim dołączą się jeszcze inni duchowni. O czym myślę? Myślę o tym, że powinien otrzymać... Już powiem jedną, już zaraz Pan będzie mówił, powiem, żeby uczciwie było. Już dołączył do nas arcybiskup Depo z Częstochowy i on będzie nas gościł 15 w Częstochowie. Już jest gotowy nam pomagać, także to się rozszerza, tak jak Pan mówi. Bardzo ładnie, ale ja myślę, że powinny się dołączyć również wszystkie trzy prowincje franciszkańskie ze względu na datę tego i na wydarzenie, które ten marsz czci. Także mam nadzieję, że ze strony franciszkanów otrzyma Pan redaktor również duże wsparcie. To byłoby bardzo, bardzo cenne. I mam pytanie na koniec takie. Czy wspierał Pana reżyser filmu Dwie Korony, Pan Michał Kondrat, w jakikolwiek sposób? Film dotyczył Maksymiliana Kolbe. Wiem. Nic mi powinien być zainteresowany również. Nic mi o tym nie wiadomo, ale może wspierał mnie modlitwą, która, jak wiadomo, jest cicha. No to piękne. Dziękuję bardzo. Mogę jedno pytanie? Dobry wieczór. Nazywam się Ewa Rakowska-Egar, też jestem z Londynu, jestem żoną tego pana. Mieszkam poza Polską od 80 roku, ale przez mniej więcej 36 lat prowadzę wycieczki międzynarodowe do Polski między innymi. Przeciętnie minimum 3 razy w roku, czasem 6, jestem w Auschwitz. Od wielu, wielu lat. I chciałabym w związku z tym wiedzieć, jakich argumentów użyto, żeby wstrzymać polski marsz. Dlaczego do 14, kiedy marsz miał się odbyć, nie wiadomo było, czy on ma prawo wejść. Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Ja też nie bardzo byłem w stanie zrozumieć milczenia po stronie muzeum, drobiazgowego sprawdzania wszystkich dokumentów, czy mamy pozwolenia, czy mamy ochronę, czy mamy wszystko właściwie, kim jesteśmy, jak to w ogóle poważyliśmy się na coś takiego, osoby prywatne i tak dalej, i tak dalej. I to trwało i trwało i trwało. Przez kilka miesięcy była taka żonglerka bez decyzji. Po prostu pytano nas różne rzeczy, myśmy donosili papiery i tak to trwało. Ale uparliśmy się i postanowiliśmy skorzystać z naszych praw obywatelskich, żeby wymóc to, bo mamy prawo jako Polacy robić takie rzeczy i nie będziemy się o to prosić. I oni też chyba zrozumieli, że muszą ustąpić w tej sprawie. Dobry wieczór, ja mam Krzysztof z Bostonu. Chciałem na początku podziękować za zorganizowanie tego marszu. I moje pytanie jest takie, jest Pan bardzo cięty na telewizję polską. No, dostali teraz chyba 2 miliardy złotych. Ja nie wiem, czy to jest duża kwota, czy nie, ale mnie się wydaje, że no, są różne seriale nowe polskie, jakaś jest bardziej propatriotyczna. Dlaczego jest Pan taki cięty na nich? Dobrze, powiem. Jestem cięty z dwóch powodów. Pierwszy powód polega na tym, że spędziłem w telewizji publicznej kilka lat. Nieskromnie mówiąc, na wielu rzeczach się nie znam, ale na telewizji się znam. I wiem, ile można było zrobić przez te minione 4 lata, mając pełnię władzy w telewizji. Jak można było przekształcić telewizję publiczną w perełkę i biznesową, i treściową. Jak można było Polakom zafundować piękne filmy, spektakularne, ważne, które będą obecne na rynkach międzynarodowych też. Jak można było podnieść poziom kultury, który się oferuje Polsce, Polakom, przeciętnym. Można to wszystko było zrobić. Czy zrobiono? No, Państwo sami możecie się przekonać, oglądając
programy telewizji publicznej. To jest pierwszy powód. Czyli moim zdaniem bardzo wiele zaniechano i nie podoba mi się to, a zatrudniono w tej telewizji ludzi, którzy nie mają pojęcia wielkiego o tym rzemiośle, a to jest naprawdę rzemiosło skomplikowane, trudne, trzeba się go uczyć bardzo długo. Przy okazji dodam, że nie mam żadnego żalu osobistego, ponieważ wyprodukowałem serię Łowca Smoków w tej telewizji, czyli telewizja umożliwiła mi wyprodukowanie tej serii. Powinienem być wdzięczny. Byłem zapraszany do tej telewizji bardzo często, wręcz aż do przesady, i co uważałem za całkowicie bezcelowe. I nic osobiście mnie nie uraziło. Do momentu, kiedy się pokłóciłem z panem prezesem Kurskim, ale pokłóciłem się o to, o czym mówiłem w pierwszym powodzie. Powiedziałem mu, że tak nie wolno, nie można marnować wielkiej szansy, która może się nie powtórzyć. Wielkiej szansy zbudowania wartościowej, pięknej telewizji. Za pieniądze, które się oczywiście posiada. Mieliśmy różne koncepcje. On miał inną koncepcję. Jego koncepcja naturalnie była ważniejsza. No i tyle. Ten drugi powód to jest taki, że uważam, że pan Kurski nie był dobrym prezesem telewizji publicznej. Z wielu powodów, o których można by mówić bardzo długo. I jednocześnie dla uczciwości powiem, że telewizja publiczna samym swoim istnieniem i tym, co robi, oczywiście znakomicie poszerzyła pole uzyskiwania informacji, pole opinii. Będąc głosem zdecydowanym, często bardzo propagandowym nawet, znakomicie odróżnia się od TVN-u, Polsatu. I dzięki temu Polacy i wszyscy, którzy korzystają z polskich mediów, mają pewien pluralizm opinii, co jest bardzo zdrowe. I to jest akurat na plus telewizji publicznej przez te ostatnie lata. Tak jest mój pogląd. Ja może dodam takie uwagę. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale my tu w Ameryce nie możemy oglądać polskiej telewizji. I nie bardzo rozumiem dlaczego. Dlaczego są jakieś ograniczenia? Jest chyba nawet gorzej, bo z tego co wiem, to możecie oglądać, tylko musicie płacić jakimś podejrzanym firmom, żeby oglądać. A telewizję Polonia chyba więzi pan Spański, który ma jakieś prawa i nie chce ich oddać czy sprzedać. Nie wiem, to jest jakaś skomplikowana sytuacja prawna. To jest też kwestia praw autorskich. Telewizja nie zadbała o podpisanie ze Stanami Zjednoczonymi różnych umów dotyczących praw autorskich. I teraz, jak chcecie oglądać w internecie content telewizyjny, to się pojawia, że to jest niemożliwe z powodu nieuregulowania tej kwestii, praw autorskich. Trzeba to było dawno zrobić. No ale jak mówię, no, wiele rzeczy ta telewizja powinna zrobić, nie zrobiła. A to jest zaszłość sprzed 90 któregoś roku. Były okresowe przerwy, 10 lat temu też taka przerwa była w nadawaniu i w dostępie do telewizji polskiej. Wynika to z fatalnej umowy podpisanej w 90 bodajże drugim chyba roku. I skutki tego trwają do dzisiaj. Grozi telewizji polskiej odszkodowanie, grozi ten pan, który prawa w 90 roku nabył, tym, że no, będzie odszkodowanie wysokie, że rząd do wysokiego odszkodowania za zerwanie umowy, trwają negocjacje. Oby się skończyły jak najszybciej, bo przecież powinniście mieć ten dostęp. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zadać pytanie? O, ojciec Jurek. Ojciec Jurek Żebrowski, jestem tutaj proboszczem w tej parafii. Bardzo się cieszę, że możemy mieć ten dzisiejszy wspaniały wieczór. Ja w ubiegłym roku niestety nie mogłem wyjść. Pan redaktor był tutaj wśród nas, to tylko słyszałem. Mogę powiedzieć, że jestem takim
fanem, jeżeli mogę użyć takiego słowa, bo prawie każdego dnia, gdy tam staram się oglądać jakieś wiadomości z Polski i zawsze gdzieś tam właśnie trafię i jak mam tylko wolny czas, to z chęcią słucham. Czasami może, tak jak ktoś tu powiedział, że może pan redaktor jest trochę za ostry, ja staram się rozumieć, pod jaką presją działa nasz rząd. Atakowany jest z każdej strony. I czasami się tak, jak ktoś tak idealistycznie patrzy, tak, powinno się zrobić, ja wiem, jak to działa. Także jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo dziękuję za to, że udało się w końcu zdobyć Auschwitz, bym tak powiedział. Ja nie mogę nigdy tego zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby w naszym własnym kraju, na naszej własnej ziemi trzeba szukać jakichś pozwoleń, że ktoś nam zabrania. Ja sobie nie wyobrażam, że pojadę do mojego domu, gdzie się urodziłem, czy do mojego miasta, czy jakiejś innej miejscowości i ktoś mi będzie pytał o jakieś dokumenty, czy ja tutaj mogę być. Ja jestem u siebie. I właśnie już kiedyś, nie pamiętam kto to był, nawet ktoś chyba z rządu, i właśnie mówiłem, że trzeba Auschwitz dobrze po prostu rozpoznać i powiedzieć, że to jest nasza ziemia, my mamy tutaj prawo. I na przykład, gdy przyjeżdżają te wycieczki z Izraela, młodzież, która jest już tam na miejscu, zanim tu przyjadą, jest ideologicznie uświadamiana, że uważaj, bo ci Polacy to są antysemici, trzymajcie się w grupach, bo mogą zaatakować. Oni zamordowali twojego dziadka, wujka, ciocię, kogoś. I oni, ci młodzi ludzie, ja tak sobie wyobrażam, że czasami są Bogu Ducha winni, bo oni nie znają historii i ktoś im tak naopowiada i oni po prostu w jakimś tam stopniu są przekonani. I myślę, że my musimy otwarcie